Mieszkańcy gminy Olszyna podziękowali za plony. Skromne tegoroczne uroczystości dożynkowe odbyły się 6 września w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca w Olszynie. Mszę świętą dziękczynną koncelebrowali kapłani z 2 znajdujących się na terenie gminy kościołów w Olszynie oraz Biedrzychowicach. Dzisiaj w naszej parafii świętujemy dziękczynienie za plony, czyli tak zwane, popularnie mówiąc, dożynki. Gromadzimy się jako społeczność gminna na czele z burmistrzem, żeby Bogu podziękować za chleb. No bo przecież wiadomo, że bez Boga i bez ludzkiej pracy tego chleba by nie było. I zbiory, mimo że zapowiadano, że będzie czas suszy, czas bardzo gorący, to okazuje się, że zbiory są dobre. I mimo trudnej sytuacji znowu Pan Bóg zadbał o to, że mamy chleb. Dlatego Bogu trzeba za wszystko dziękować. Stąd też właśnie to nasze dziękczynienie, które odbywa się co roku. W tym roku, ze względu na to, że jest czas epidemii, nie gromadzimy się na stadionie, tylko gromadzimy się w kościele i nie organizujemy żadnych imprez okolicznościowych, które towarzyszą zawsze dożynkom, tylko skupiamy się właśnie na dziękczynieniu Bogu, a także na posłuchaniu muzyki. Bo też warto dodać, że po mszy świętej dożynkowej wystąpią olszyńskie amazonki z pieśniami maryjnymi, a później także po Eucharystii diakon, który jest na praktyce w naszej parafii, a jest muzykiem, da koncert organowy, żeby uświetnić tę właśnie uroczystość dziękczynienia. Organizatorem święta plonów był burmistrz Olszyny Leszek Leśko. W dniu dzisiejszym, 6 września, ograniczyliśmy się do podziękowania rolnikom w formie odbytej Eucharystii w kościele parafialnym w Olszynie. Głównym celebrantem dzisiejszej mszy świętej był ksiądz proboszcz Jan Nowak z parafii biedrzychowickiej. Zarówno on, jak i nasz ksiądz proboszcz podziękował również wszystkim rolnikom, sadownikom, producentom rolnym, pszczelarzom za to, co w tym roku zrobili dla naszego społeczeństwa, dla naszej małej ojczyzny, a mianowicie za produkcję żywności dziękując. Ja również włączyłem się do podziękowań w imieniu samorządu gminnego, jak i też Rady Miejskiej w Olszynie dla wszystkich producentów rolnych, bo jest to dzień, gdzie trzeba pamiętać o tych wszystkich, którzy ciężko pracują na roli, którzy oczywiście produkują ten chleb dnia codziennego, prawda, który spożywamy, tym wszystkim, którzy wraz ze swoimi rodzinami nie szczędzą czasu i sił, ażeby ta produkcja rolna po prostu miała określone pozytywne efekty. Jeszcze raz na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy uczestniczyli w dniu dzisiejszym w podsumowaniu tegorocznego święta plonów w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Józefa w Olszynie. Serdecznie dziękuję. W uroczystościach wziął udział przewodniczący Rady Miejskiej w Olszynie Wiesław Wypych. Ogromny szacunek dla wszystkich, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju naszej miejscowości, naszej gminy. Skromne, no tak, skromne, ale myślę, że bardzo uroczyste i takie bardzo, bardzo kameralne. Podejrzewam, że jak się ta pandemia nasza nieszczęśliwa zakończy, to odbijemy sobie wszystko w przyszłym roku i wszyscy mieszkańcy tradycyjnie spotkają się zarówno z kapłanami, jak i rolnikami, jak i z pozostałymi naszymi gośćmi na naszym stadionie i wtedy dożynki będą. Ja ze swojej strony, przyłączając się do słów burmistrza, chciałbym w imieniu całej Rady i swoim własnym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za tą uroczystą mszę, ale za fakt, że nasi mieszkańcy, nasi rolnicy, nasi pracownicy uczestniczyli w tym. I ta uroczystość na pewno zostanie w naszej pamięci, aczkolwiek, tak jak pan redaktor zaznaczył, bardzo skromna, ale miła. Uroczystość Święta Plonów uatrakcyjnił koncert pieśni maryjnych w wykonaniu olszyńskich amazonek. Śpiewamy różne rozrywkowe piosenki, no ale i kościelne też. My jesteśmy amazonkami i praktycznie przeszłyśmy w życiu swoje, no nie wiem jak nazwać, swoje bóle, no bóle, inaczej jak to nazwać, nie umiem nazwać inaczej. Także dziękujemy Panu Bogu i Matce Bożej.
I mamy w swoim repertuarze też właśnie i Maryjne, i tak samo do Anioła Stróża, i do Pana Jezusa mamy różne. Długi życia wiodą na bezdroża, gdy czasem do przepaści tylko krok, gdy w koło smutek mój, kiedy siąży drugi znój, zawsze do niej swoje prośby wznosi lud. Do Boga naszą jest orędowniczką Maryja, święta matka wszystkich nas. Gdy do niej zwrócisz się, gdy otworzysz serce swe, ona swoje ręce weźmie troski twe. Dożynki zakończył koncert diakona Karola Dieduszki, który w olszyńskiej parafii przebywa na praktyce duszpasterskiej.